Panorama racławicka namalowana przez zespół pod kierownictwem lwowskich malarzy Jana Styki i Wojciecha Kosaka to jedna z kilku takich panoram malarskich na świecie. Przedstawia ona zwycięską bitwę Polaków nad Rosjanami pod Racławicami z 1794 roku. Po raz pierwszy została zaprezentowana z okazji powszechnej wystawy krajowej we Lwowie w 1894 roku, zbudowanej w Parku Stryjskim Rotundzie. Tak ta budowla wyglądała w 1900 roku, a tak wygląda obecnie. Funkcjonuje w niej teraz Wydział Wychowania Fizycznego Lwowskiej Politechniki. Panorama od 1985 roku wystawiona jest we wrocławskiej Rotundzie w Parku Słowackiego. Właśnie zakończyła się jej gruntowna modernizacja. Wnętrza zyskały nowoczesny charakter, a w holu wejściowym powstał nowy sklep muzealny. Obiekt został też przystosowany do potrzeb ludzi niepełnosprawnych. W centralnym punkcie obiektu powstała mała rotunda, która będzie prezentowała przebieg bitwy pod Racławicami. Na panoramicznym ciągu naściennych ekranów wyświetlana będzie zaś prezentacja multimedialna przybliżająca postać Tadeusza Kościuszki i innych bohaterów bitwy.